Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny Dziewczynki z Arkadii. Witam wszystkich bardzo serdecznie i od razu informuję, że dzisiaj dla odmiany opowieść będzie wesoła, krotochwilna i nawet całkiem pieprzna. Można powiedzieć, że to taka ballada policyjna o zabarwieniu erotycznym. Zaintrygowani? To nadstawcie uszu. Tydzień temu doskonale znany wam major Roman Wojtyniak przekazał mi nagranie z trzema historiami, w których istotną rolę odgrywają seksualne żądze. Na dzisiaj wybrałem jedną z nich, najdłuższą i najciekawszą. Jest to właściwie rekonstrukcja śledztwa, które zaczyna się w słynnej niegdyś poznańskiej Arkadii położonej na Placu Wolności. Przenosimy się do centrum Poznania, mamy przełom lat 70. i 80. Posłuchajcie. Dziewczynki z Arkadii i tak nazwałem to dziewczynki z Arkadii i rolnik z sałatą. Z sałatą to znaczy z pieniędzmi, to taka ksywa była. Też fajna, ciekawa sprawa, którą nam się udało rozwiązać i doprowadzić do ujęcia sprawców, ale zaczynając od początku. Późno wieczorem, prawie w nocy, zgłosił się do oficera dyżurnego w Komendzie Miasta na Placu Wolności stłamszony, pokrwawiony człowiek, mężczyzna, no, który powiedział, że został pobity i okradziony. Oficer dyżurny, no od razu tam jakich ludzi miał, wysłał patrol z tym pobitym, gdzie, mniej więcej jak, no ale w tej nocy nie udało się nic tam ustalić, bo to już rzeczywiście było dosyć późno. Do rana było parę godzin. Rano szef zlecił nam rozpoznanie tego napadu, bo to był napad rabunkowy. Rozpytaliśmy go bardzo dokładnie. Opowiedział nam, że no, nazbierał trochę pieniążków i przyjechał do Poznania kupić sobie samochód. Ale zamiast iść na giełdę, czy tam rozpoznawać sprawy kupna samochodu, to chłopak poszedł sobie do Arkadii na wódeczkę. Nie wiem, czy nie miał innych zamiarów od razu. Oczywiście w Arkadii poza stałymi bywalcami zawsze było parę dziewczynek, które wypatrywały kandydatów do zarobienia na nich. No, bardzo szybko się dosiadły dwie dziewczyny do pana rolnika. Wyczuły, albo im się nawet pochwalił, że chce kupić samochód, wyczuły, że ma gotówkę. No i tak zaczęły go tam urabiać, oczywiście polewając wódeczki, żeby pan był łatwiejszy w obróbce. Tak obiecywały mu amory, że rzeczywiście chłopak trochę zgłupiał, trochę podniecony alkoholem. Było już dosyć późno. No, obiecały mu, że muszą gdzieś wyjść w ustronne miejsce. Oczywiście były umówione z chłopcami, wyciągnęły go gdzieś przez jakieś tam podwórka przejściowe. Oczywiście w pewnym momencie dopadło go dwóch ferbrecherów, jak tam mówiliśmy. No, dostał niezłe bęcki, pobili go mocno, całą gotówkę mu oczywiście skradli. Zanim doszedł do siebie i zorientował się, o co chodzi, no to oczywiście był goły i wesoły, jak to się mówi, no i potem trafił, pytając się o policję, do oficera dyżurnego. Ale następny dzień. Rozpytaliśmy go to dokładnie, wszystko nam opowiedział. No więc co? Wpierw sekcję obyczajową włączyliśmy. Sekcja obyczajowa miała albumy ze zdjęciami dziewczynek naszych poznańskich. Poprzeglądał sobie, ale nie rozpoznał żadnej. No więc już potrzymaliśmy go, rozpytując bardzo dokładnie to, co pamiętał. Chłopaku wcale nie widział, dziewczyny tam tyle, co pamiętał, opowiedział nam, ale i alkohol, i całe przejście zrobił swoje, że niezbyt dokładnie. Ale popołudniem z dwoma, trzema kolegami operacyjnymi poszliśmy z nim do Arkadii. No i gdzieś tam siedliśmy sobie i miał lustrować środowisko, czy zauważy te panienki.
I o dziwo, nieostrożne panie pojawiły się w dzień następny po przestępstwie. Zauważył je, pokazał nam je. No, trwało krótko, jak je zwinęliśmy. Dwie panienki, jedna tak już trochę dojrzała, 30 parę lat, druga bardzo młodziutka. Oczywiście zatrzymaliśmy je do komendy bardzo blisko z Arkadii. No, facet był, widział je, był pewien, że to są te panienki, więc obróbkę zaczęliśmy dosyć ostrą osobę oczywiście. Starsza była bardzo taka pewna siebie, trudna do jak to się mówi, do obróbki. A młodsza, która nie miała dokumentów, powiedziała nam, że jest pełnoletnia, tam jakieś dane podała. Kłamała oczywiście, bo nie była pełnoletnia. Poszły na tak zwany dołek po obróbce, gdyż nie chciały się przyznać do niczego. Na drugi dzień wzięliśmy się ostrzej za tą młodą, bo zawsze mówiło się, że młode dziewczyny mniej doświadczone, lepiej je rozpoznać. I rzeczywiście, na drugi dzień ostro żeśmy ruszyli, dane personalne ich już ustaliliśmy dosyć dobrze. Notowania kryminalne tej starszej już miała, coś ta młoda jeszcze nie. Obydwie, oczywiście lekarz zbadał, obydwie miały choroby weneryczne. I to takie dosyć straszne. Ta młoda w końcu pękła. No i powiedziała, że działali w grupie przestępczej, gdzie wyłapywali bogatych, no, ludzi z forsą, upijali ich, obiecali seks, wyciągali ich gdzieś tam, a chłopcy ich obrabiali, obijając i kradnąc pieniądze. Typowa grupa przestępcza, taka dosyć, no, poważna nawet. Podała, gdzie mają tak zwaną dziuplę, na ulicy Kolejowej, jak pamiętam dzisiaj. Podała ich namiary jeden, to był niezły Ferbrecher z tego rejonu, z tego co pamiętam, taki znany policji, taki, no, bijak, taki gruba ryba. Rozpoznaliśmy temat, rozpoznaliśmy adres, zrobiliśmy taką grupę operacyjną, wszliśmy ostro na zatrzymanie. Pojechaliśmy na tą kolejową i mieliśmy operacyjnych i mundurowych, tam gdzieś się poskradaliśmy. No i tak się umówiliśmy, że ja jako cywil młody, dosyć udający pana wziętego troszeczkę, pójdę ostro do tego mieszkania. A znając imiona i nazwiska, ich ta młoda podała, chłopcy się pokryli, a ja tam zacząłem pukać do drzwi i tak lekko w otwicy, czyś tu taki do Andrzejka chciałem. Tam powiedzmy, dzisiaj nie pamiętam, jak mu było na imię, ale powiem, słyszę, że jakiś ruch tam jest tego. Znowu tak, no otwórz, bo byłem umówiony tam z Andrzejkiem. I po chwili nieostrożnie drzwi się otworzyły, więc ja, no, kolanem ostro, za mną od razu tumult kolegów, no było ich chyba trzech, no. Leżeli w przeciągu krótkiego czasu w kajdankach. No, sprawa zrealizowana pomyślnie i dobrze. Byliśmy zadowoleni z tego. Jaka puenta może z tego? Już jak, co do wyroku, już potem operacyjni tam, oczywiście prokurator, sąd, to już nie obserwowaliśmy wielu spraw, bo nie było czasu, mieliśmy inne sprawy. Ale pamiętam, zresztą w rozmowie ze mną ta starsza groziła mi. Groziło jej tam około 5 lat więzienia. A mówi, ja wyjdę, ja pana znajdę. No, pierwszy i szczerze mówiąc ostatni raz, to ktoś mi groził. No, nie doszło do tego. No, jakieś tam wyroki dostały, ta młoda, no, była niepełnoletnia. Tam już dokładnie nie pamiętam, co z nią było, ale rozkuliśmy ją bardzo ładnie. I sprawa zrealizowana. Jeden z moich ulubionych polskich wokalistów określał w słynnej piosence Poznań jako ezoteryczny.
Mnie się marzy zrobić długi podcast o erotycznym Poznaniu, o knajpach, o paniach i panach lekkich obyczajów, o działalności sekcji obyczajowej Komendy Miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Trochę materiału już mam, trochę go przemyciłem do chirurga, ale jeśli pogłębię swoje badania w tym zakresie, to przygotuję dla Was solidną opowieść pokazującą moje miasto jako Sin City, jako siedlisko grzechu, jako rozpustne miasto. Mam nadzieję, że zainteresuje Was ten gorący temat. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.